Doszło do dobrze zorganizowanego porwania auta. Grupa Speed została wysłana na dzielnicę, gdzie pojazd był widziany około 30 minut po kradzieży. Podczas przeszukiwania dzielnicy policjanci prawdopodobnie natknęli się na poszukiwane auto. 03 do 00 zgłaszam, że znalazłem pojazd chwilowo, udaje się on w stronę wschodniej części miasta. O kurde, widzowie, on tutaj zahamował. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Wysyłać mam wsparcie? Nie, na razie nie wysyłaj wsparcia, chwilowo będę go śledził. Stoi na czerwonym świetle z tego co widzę. Ja pierdzielę, widzowie, trochę źle to zrobiłem, że tak blisko podjechałem. No ja cieć, nie mogę trąbić, żeby mnie nie zauważył. Słuchajcie, na razie nie wiem co ja mam robić, po prostu będę go śledził, bo póki co nie przekracza prędkości. Oprócz tego, że jedzie bez świateł, to na razie nie złamałem żadnego przepisu. Nie, słuchajcie, spaliliśmy to na maksa, nie, ja jadę centralnie za tym pojazdem. Tak go zacząłem śledzić, że za szybko po prostu zacząłem go śledzić i boję się, że on już mnie zauważył i że teraz coś planuje. Ale dobra, na razie bądźmy dobrej myśli, że po prostu nas nie widzi na razie w tym lusterku czy coś. Ale przynajmniej możemy sprawdzić, czy to na pewno są te rejestracje. I tak, to są na pewno te rejestracje. Co on tu robi? Czemu to jest jakaś ciężarówka? Czekajcie, ja jadę prosto, jeśli tu gdzieś na prawo zatrzymam. 03 do 00, stoi tutaj jakaś ciężarówka, która ma otwartą naczepę. A co się tam dzieje? Co chcą oni zrobić? No nie za bardzo wiem, co właśnie chcą zrobić. 03 do 00, przyjąłem, wsparcie jest już w drodze. No przyjął, dobra, czekam na wsparcie, jak będzie się ruszał, to będę mówił. Co to było? I patrzcie, że tam typ wsiada do środka. 03 do 00, zgłaszam, że ciężarówka ruszyła właśnie. Czekajcie, widzowie, bo ja nie chcę, żeby znowu mnie zauważył ten kierowca. Na razie się tutaj zaczynam, czekajcie, nawet światła zgaszę. Dobra, jako że on jest w ciężarówce, to słuchajcie, on mnie teraz nie będzie widział tak za bardzo. Ja czekam na wsparcie teraz tych antyterrorystów, co tutaj przed chwilą powiedzieli. Bo na pewno antyterroryści mi się tutaj przydadzą. Nie wiadomo, słuchajcie, co się znajduje w środku tej naczepy, ile ludzi jest w tej ciężarówce, bo nie zdążyłem tego zauważyć. Ale to jest jakaś naprawdę mocna jeszcze. Ja bym się nie zdziwił, jakby jeszcze tutaj obstawa jechała tego tira gdzieś za nami. No nie, albo w sumie może i dobrze, że na czerwonym zostałem. No czekajcie, włączę sygnał. A, niepotrzebnie włączyłem sygnał, ale dobra. Coś ten pojazd teraz przyspieszył, ale nie wiem czy on mnie... Tak, zobaczcie, już na czerwonym. Nie, dobra, jeszcze chyba nie na czerwonym. Zaraz zobaczymy, ale nie, słuchajcie, chyba przyspieszył ten pojazd. 03 do 00, zgłaszam, że rozpoczynam pościg za pojazdem. Ciężarówka właśnie uderzyła w jakiś samochód. Taranuje drugi samochód, wjeżdża chwilowo na autostradę. Już nawet antyterroryści są na boku. Słuchajcie, naprawdę staram się nie być w linii strzału, jakby ktoś miał z tego pojazdu zaraz strzelać. Słuchajcie, bo on się zatrzymał. 03 do 00, on się zatrzymał. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam robić w tym momencie. Ruszył chyba dalej, ale jedzie, zobaczcie, strasznie wolno, tak jakby czekał na jakieś wsparcie. Ja nie wiem, co on teraz planuje zrobić. Ja nie podjeżdżam nawet bliżej do niego. Póki nie będzie jakiegoś wsparcia na miejscu, nie podjeżdżam. Już tam grupa Speed chyba za nami jedzie, albo jakiś inny pojazd, tego co słyszę. On teraz po barierkach szuruj. Poczekajcie, bo z tego co widzę, on się zatrzymał. Ty, jakie strzały padają! A bo on do nas strzela, 03 do 00, padły strzały. Wsparcie potrzebuje pilnie. 03 do 00, trzymajcie się, kolejne jednostki już w drodze. Chodź się, nawala do mnie, dobra, ja na razie nawet nie wstaję, żeby nie dostać. Kurde, dobra, chodź z prawej strony, chodź z prawej strony za mną. Wsparcie przyjeżdża, dawać, spróbować go zatrzymać szybko. Chodź, kurde, żeby nie dostał. Dobra, z tego co widzę, nikogo na górze nie ma, lub kurde, jak on strzela do mnie. Dawać, rzuć tą broń, powtarzam, bo strzelę. Olu, dostał! Rzuć tą broń! Dobra, musiałem go dobić, słuchajcie, bo nie chciał rzucić tej broni. 03 do 00, zgłaszam, że potrzebuję karetki na miejsce. Dobra, zostań przy nim, ja sprawdzę teraz pojazd i zamknę ulicę. Ja pierdzielę, patrzcie, jak ten pojazd został tutaj obity, nie wiem... Zdarzał się z tymi samochodami. Dobra, będzie zaraz trzeba sprawdzić, co z tym samochodem w środku. Patrzcie w ogóle, ile policji tutaj jest na miejscu. I tak dosyć mało, jak na to, co się stało. Dobra, ja się tutaj zatrzymam na razie o tak, żeby ulicę zamknąć. Bo, no, ulica na razie autostrada będzie zamknięta. Choć w sumie można puścić ich prawym pasem. Dobra, zaraz jakaś inna jednostka się tym zajmie. Nie będę wszystkiego ogarniał naraz. Na razie spowolnię ruch. Został w ogóle tu ktoś ranny? Nie, z tego co widzę, żaden policjant nie został ranny. Kurde, gdzie ta karetka? Póki czekamy na tą karetkę, przeszukam jeszcze tutaj pojazd. Zobaczę, czy w środku znajdę kogoś, dokumenty czy coś w tym tirze. Nie, w środku nic nie znalazłem. Lekarz właśnie potwierdził zgon tej osoby. No, zastrzeliliśmy tę osobę. Ja, słuchajcie, się podzieliłem tutaj zadaniami. Ten patrol, który tutaj jest, zaraz przejmie całe dowodzenie nad tą akcją. Tutaj wszystko uprzątnie, ta autostrada i tak dalej. Ja jeszcze mam sprawdzić, słuchajcie, ten samochód, który tutaj się znajduje. Zobaczcie, że on jest nawet chyba w ogóle nie obity z tego co widzę. Czyli musieli go jakoś dobrze zabezpieczyć. Czyli widzicie, że to jest jakaś naprawdę zorganizowana grupa przestępcza. Pewnie to też nie jest ich pierwsza akcja taka. No dobra, słuchajcie, no to co? Ja będę stąd zmykał. 03 do 00. Przekazuję miejsce działania patrolowi, który przyjechał na wsparcie. My wracamy na komendę. Pojazd jest... na miejscu przy świcie laweta. 03 do 00, przyjąłem. Patrzcie, że ten pojazd, który jedzie przed nami, jest strasznie dziwny, ponieważ
jechał z prędkością 109 km na godzinę, tutaj jest do 90, plus jeszcze strasznie blisko się trzyma tego pojazdu. Zaraz go zatrzymamy, ale liczę, że jeszcze jakiś tutaj przepis złamie. Było 110, także 20, słuchajcie, więcej niż można. Ktoś 120 tutaj pojechał, 40 więcej niż można. Czemu on jechał akurat drugą stroną? Ktoś pojechał, słuchajcie, 124 km na godzinę, a tutaj jest do 80. Tym bardziej przy takich warunkach, 44 więcej niż można. Silver Saddler, czyli to jest chyba ten samochód. Dobra, zatrzymujemy go w takim razie. Słuchajcie, no to co zrobi, to jest naprawdę przegięcie. Dobra, niech jedzie za mną, słuchajcie, bo to nie jest autostrada, tylko to jest ekspresówka z ograniczeniem mocnym prędkości, bo to często były wypadki. Dobra, ja zjadę sobie tutaj na bok. 03 do 00, zgłaszam, że zatrzymuję pojazd do kontroli drogowej. 03 do 00, przyjąłem. Chodź jeszcze może bardziej na pobocze, żeby było bezpieczniej. O, dobra. Kurde, jeszcze to kobieta tak prędkość przekroczyła. Dzień dobry, proszę pani. Zatrzymaliśmy panią, ponieważ przekroczyła pani prędkość o 44 km na godzinę, no i nie dostosowała pani prędkości do warunków pogodowych, tak? Poproszę od pani prawo jazdy do rejestracyjnej i ubezpieczenie, to sprawdzę panią od razu alkomatem. Z tego co widzę, wszystko w porządku tam było. Z tego co patrzę, słuchajcie, z nią wszystko w porządku. Z autem, z nią nie było alkoholu, więc słuchajcie, damy jej po prostu mandat. No i tyle, nie będziemy tutaj się czepiali, jeśli nie ma czego. Przekroczenie prędkości prawie o 50 na godzinę. No gdyby przekroczyła prędkość trochę więcej, to już by straciła prawo jazdy. Mandat oczywiście przyjęła, także wystawiamy tutaj mandat. Z tego co wiem, ten mandat jest drogi, 1000 zł, no nie wiem czy nie jest drożej aktualnie w realu. Dobrze, proszę pani, tutaj jest mandat dla pani. Następnym razem proszę trochę wolniej jeździć. No i tyle, do widzenia. Dobra, ty dawaj do środka, uciekamy. Deszcz pada, nie będziemy mogli. Chowamy, słuchajcie, tabliczkę, żeby tutaj znów można było kogoś złapać. 03 do 00, powrót na patrol. 03 do 00, nie wracacie na patrol, bo mamy kolejne wezwanie. Jest pościg aktualnie i musicie rozłożyć kolczatkę. Udajcie się na tą lokalizację, pojazd będzie na pewno jechał tą ulicę. 03 do 00, przyjąłem, udajemy się alarmowo. No słuchajcie, dawno nie było pościgu, gdzie musieliśmy my kolczatkę rozkładać, także słuchajcie, będzie ciekawie. Dobra, ja na razie muszę uważać, po pierwsze, bo jeździ bardzo dużo samochodów, a po drugie, że jest deszcz, żebym tutaj w poślizg jakiś nie wpadł. I przy okazji te auta, które będą tutaj zjeżdżały. Dobra, jesteśmy na miejscu, słuchajcie, teraz pojazd jedzie z przodu. Dobra, to ja na razie ten zatrzymam pojazd tutaj. 03 do 00, jestem już na miejscu, będę rozkładał kolczatkę. Daleko jest ten pojazd? Nie, ten pojazd się już zbliża, słuchajcie. Chyba źle, słuchajcie, rozłożyłem, no ale dobra, może akurat tędy wjedzie. Wsiadaj do środka szybko. Słuchajcie, o tak zrobię. Dobra, wjedzie w tą kolczatkę czy nie wjedzie? No debil, wjechał! Ale dobra, w sumie lepiej dla nas. 03 do 00, wjechał w kolczatkę, zatrzymał się pojazd. Wyjdź z rękami do góry. Słuchajcie, ona chyba podniosła ręce. Dobra, dawaj. Uwaga na jakąkolwiek broń. Asekurujcie mnie. Łapy do góry. Kładź się do tej wody. Dobra, jesteś zatrzymana za, no, za pościg po prostu. 03 do 00, udało nam się zatrzymać pojazd i kobietę. Przyjął, zajmijcie się nim. No, przyjąłem, okej. Uprzętniemy drogę, żeby mógł sobie tutaj trafik normalnie jechać. To 16 do 00, podeślijcie mi jakiś patrol z kobietą na pokładzie, to przy okazji przeszukamy ją. Wysyłam w takim razie. Dobra, my na razie tutaj zostawimy pojazd, niech sobie tutaj stoi. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ta kobieta nie chce nam dać swojego dowodu osobistego, nie chce powiedzieć jak się nazywa. Ale dobra, już tutaj widzę, przyjechały, więc zaraz ją przeszukają i znajdziemy na niej dowód. Ja się zajmę w tym czasie autem, tak? Może zobaczymy co w środku znajdziemy. Kilka gram heroiny i gaspie przeby znaleźliśmy w środku, to chyba dlatego właśnie przez tą heroinę uciekała z kontroli drogowej, w sensie się nie zatrzymała na niej. Dobra, cześć, potrzebujemy wsparcia, pomocy dokładnie, po prostu przeszukajcie ją, bo nie chcę powiedzieć jak się nazywa, może jeszcze coś ma przy sobie. W ogóle nie chcę nic mówić, ale pierwszy raz jak wezwałem patrol kobiecy, nie rozdupczyli włosów. Także naprawdę gratulacje. O, i jeszcze marihuana przy sobie. Pigułki i jakiś biały proszek. Bongo z białym proszkiem. Co takiego można palić? Bongo białego? Nie wiem. Ale w każdym razie dużo substancji zabronionych miała przy sobie. Wykonajcie jeszcze test na obecność alkoholu, dobra? Tak przy okazji. Partner, wsiadaj do środka, nie będziemy mogli. Niech oni tam stoją i przejechały na wsparcie, to niech trochę się wysilą. Dobra, trzeba widzowie, słuchajcie, wystawić tutaj oczywiście powód zatrzymania. Zobaczcie, że ona jest czysta, w sensie nigdy nie była zatrzymywana, nawet do kontroli drogowej nie była zatrzymywana, nie? A pojazd widzę do kogoś innego, należy bez ubezpieczenia. Wystawiłem tutaj mandat oraz zatrzymanie za to, że po pierwsze nie zatrzymała się do kontroli drogowej, a po drugie, że posiadała narkotyki w większej ilości. Ale jeszcze nie wykonaliśmy jej testu na obecność narkotyków w organizmie, więc jeszcze to zrobimy. Bo może jest pod ich wpływem. A w ogóle rozdupczyła ten pojazd, czy tak uciekała? Nie no, trochę rozdupczyła. Nawet jak na pościg nie za bardzo. Pod wpływem narkotyków też nie była. Dobra, to słuchajcie, no ja ją zabieram w takim razie. Weźmiemy ją na komendę. 00 zgłoś dla 03. No 03 do 00, zgłaszam się.
Potrzebuję wsparcia lawety na miejsce po pojazdu. Przyślijcie ją. Przyjąłem, wysyłam lawetę. A wam dzięki za wsparcie, możecie sobie uciekać. W ogóle zobaczcie, jak to fajnie jest GTA zrobione, że jak deszcz pada taki mocny, to wsparcie przyjeżdża już w kurtkach takich zimowych, nie? A laweta, widzę, tutaj pojazdem się zajęła, także my wracamy na patrol. Mam jeszcze tylko pytanie, co to jest za pojazd i dlaczego on jeździ po ulicach? Nie no, chyba można takim pojazdem jeździć, ale... Dziwne, że w taką porę jeżdżę, no ale dobra, nie przeszkadza im to. Co ja im będę dupę truł, jak nie mamy żadnego przepisu. Zatrzymam jeszcze te Lamborghini do kontroli drogowej, słuchajcie, bo tak mi się wydaje, że no trochę za bardzo się jednak dymi mu z tej rury. Dobra, dawaj tutaj za mną. 03 do 00 zatrzymujemy do kontroli drogowej pojazd, ale z tego co widzę chwilowo nie chcę uciekać. Gdzie co, może tutaj jest trochę mało miejsca, jeszcze podjedziemy do przodu. Ty, czekajcie, bo tu jeszcze jakaś kradzież. Czekajcie, czy to ten pojazd? Ja nie wiem, co tu się stało. Dobra, już zatrzymam ten pojazd tutaj do kontroli. 03 do 00 podeślijcie na moją lokalizację patrol policji. Wydaje mi się, że alarm był w jakimś aucie, nie wiem, czy nie zostało skradzione. 03 do 00, widzieliście sprawcę? Było to koło banku, także na kamerach trzeba sprawdzić. A ja zatrzymuję pojazd do kontroli, tak jak słyszałem. Dzień dobry, proszę pana. Powód kontroli drogowej jest prawdopodobnie zbyt duże zanieczyszczenie powietrza z rury wydechowej. Tak strasznie się panu dymi tutaj silnik. Zaraz będziemy musieli... Czy silnik? No rura wydechowa. Sprawdzimy tutaj, czy normy nie przekraczy pan. A ja poproszę jeszcze od pana prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta oraz ubezpieczenia. Sprawdzę też pana alkomatem przy okazji, to niech pan też mknie. Słuchajcie, odmawia nam pokazania prawa jazdy, więc albo mu się skończyło, albo tego nie ma. W sensie wiecie, można jeździć bez prawa jazdy jako bez posiadania, ale to zaraz i tak sprawdzimy w tym samochodzie. Dobrze, to pan tutaj poczeka. Jednak nie proszę pana, bo ja nie wiem dalej, jak się pan nazywa. Niech pan opuści auto. W ogóle już się noc robi, więc zaraz służbę kończymy. Proszę pana, ja potrzebuję jakiś dowód osobisty, cokolwiek od pana, żeby ustalić pana to samo. Dowód osobisty nam dał. Okej. Okay. No i słuchajcie, wydało się. No, po dowodzie osobistym sprawdziłem, że nie ma prawa jazdy aktualnie. Jeśli chodzi o auto, z autem wszystko w porządku i też należy do niego. No dobra, no to w takim razie wystawiamy tutaj mandat. A w ogóle przyjmie ten mandat? Jeszcze się zapytam. Czy przyjmuje pan mandat? Zakaz sprzeciwu, czyli nie przyjął. No dobra. Chwilowo dostał mandat za jazdę bez prawa jazdy, takiego ważnego. To jest dla pana mandat. I proszę pana, zrobimy tak. Udamy się eskortą na komendę. Będzie jechał pan za nami. Oczywiście nie będziemy jechali na sygnaku. Tu pan za nami będzie jechał. No i na komendzie będziemy musieli sprawdzić, czy pan nie emituje za dużo tutaj spalin z pana pojazdu. No, zobaczymy. Także proszę wsiąść do pojazdu i proszę się udać za nami. No i słuchajcie, na tą chwilę ja będę kończył odcinek, także dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Strzelcie koniecznie łapę w górę, strzelcie koniecznie subika. Przypominam, że filmy są co dwa dni. Do następnego, siema, no i cześć!